We started very well, and we played very good on both of sides of on the court, on defense and offense, and on the first half we dominate on the court. Trener mówi, że mecz rozpoczął się dla Trefy bardzo dobrze. Grali zarówno w obronie, jak i w ataku bardzo skutecznie, także cała pierwsza połowa ułożyła się po myśli trenera Trefy. But second half is much different, because Koshalin start to play much aggressively on the defense and offense, and we lost the rhythm of the game. Druga połowa to już była zupełnie inna gra, głównie za sprawą postawy AZS-u, który zaczął grać agresywnie, co wybiło z kolei Trefla z rytmu. Because of course we respect the Koshalin, they have very good coaches and players from every positions. And we have to be focused then. And thanks to all my players, because we, on the last minutes, on the last quarter, last 5-4 minutes, we played focused to an end and to end, and won that very important game for us. Potem jednak wrócili do siebie, skupili się z powrotem, ponieważ zdawali sobie sprawę, jak groźnym zespołem jest AZS Koszalin. Dlatego tutaj trener przy okazji chciał podziękować swoim graczom, że wrócili do gry, i wygrali bardzo ważny mecz dla nich. And especially a good game played Stefanski, because he's played good on both of sides, on offense and defense. He's played good defense against Reese, and that was one of the key why we won today. Jednym z kluczy do zwycięstwa w tym meczu było zatrzymanie George'a Reese'a, czego dokonał obecny tutaj Marcin Stefański. Trener go chwali za grę zresztą po obu stronach parkietu, zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Czy to tak chciałby oceniać zespół przez pryzmat dwóch... Półtorowo przez pierwsze kwarty bardzo negatywnie. Przegraliśmy bardzo wysoko, natomiast w trzeciej, czwartej kwarcie zespół rzeczywiście pokazał charakter. Wygraliśmy 18 do 10, 16 do 15, do 15 i rzeczywiście walczyliśmy o zwycięstwo. Ale chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Strasznie ciężko się gra, jeżeli ten atak nie może być zbilansowany, ponieważ w strefie podkoszowej w tej chwili, jak nie mamy Rafała Bigusa, jest nam bardzo ciężko. I tutaj myślę, że na wyniku zdecydowanie zaważyła ilość zbiórek przeciwnika, bo wtedy nawet, kiedy teoretycznie broniliśmy już na dobrym poziomie, to również nie ustrzegliśmy się tych błędów. Po prostu wchodzili w powtórne posiadanie piłki zespół przeciwny. Wystarczy spojrzeć na statystykę z pola 3 sekund. Przegraliśmy 48 do 32, to jest 16 punktów różnicy. I tu jest zasadnicza różnica pomiędzy naszym zespołem w dzisiejszym spotkaniu a Trefla. Wszyscy wiemy, Koszalin to bardzo ciężki parkiet i ciężko się tutaj gra. Mieliśmy bardzo dobry początek, co pozwoliło nam jakby nabrać takiej pewności siebie. I dzięki temu wygraliśmy pierwszą połowę. Zdecydowanie wygraliśmy, tak jak ten powiedział, zdominowaliśmy. W drugiej przy takiej przewadze czasami właśnie brak koncentracji. Koszalin odrobił jednak te straty, ale mam na tyle doświadczonych zawodników jak Łukasz Koszarek, Filip Bilewicz, Chris Berges, którzy po prostu w końcówce nie dali wyczyć zwycięstwa. Wygraliśmy zbiórkę, jesteśmy zdecydowani tak samo, co też było, myślę, może nie zdecydowanie, ale wygraliśmy ją 10 punktami. Także to też dla nas dobre jest, bo nie było Johna Turka. I cieszę zwycięstwo na wyjeździe i pniemy się w górę tabeli. Dziękuję. Na początku pierwszej kwarty, pod koniec pierwszej połowy zawodnicy mieli 70% rzutów za dwa, skuteczność. To o czym świadczy? O tym świadczy, że niestety nasza obrona jest jak ser szwajcarski. Coś trzeba z tym zrobić, bo niestety tak się nie da grać. Szczególnie z tak topowymi zespołami na tym strefie.